podcast o startupach. Cześć, witajcie w trzecim odcinku podcastu o startupach. Dzisiaj będziemy rozmawiać o rynku, a witają Was Janusz, Piotrek i Szymon. Rozmawialiśmy już o potrzebach, rozmawialiśmy o produkcie, jak go tworzyć, dla kogo chcemy go tworzyć, jak to badać, a dzisiaj chcemy porozmawiać o tym, jak uplasowywać ten produkt na rynku. A w zasadzie myślę, że trzeba podzielić tą naszą rozmowę i tak pewnie będziemy starali się to gdzieś przemycać w naszej tutaj dzisiejszej dyskusji, żeby spojrzeć na rynek dwutorowo, albo z dwóch tak naprawdę dystansów. Pierwszy to taki perspektywa, która dotyczy osób, które dopiero planują wdrożenie nowego produktu, a druga perspektywa to jest perspektywa startupów, które już na tym rynku chcą i na przykład chcą poszerzać rynki, chcą wchodzić na nowe rynki, chcą coś zmieniać w swoim produkcie. No i pewnie tak będziemy wokół tego tematu w takich dwóch kategoriach się dzisiaj poruszać. Jeśli patrzymy na rynek, to myślę, że w pierwszej kolejności trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dla kogo my chcemy ten nasz produkt definiować, komu chcemy go dedykować. Tylko już nie mówimy teraz o badaniu samego odbiorcy, tylko na pewnym pogrupowaniu sobie tych odbiorców. No i tutaj myślę, że oddam głos kolegom, bo mają tutaj swoje doświadczenia z Helpli związane z tym, jak posegmentowali sobie rynek, jeżeli mogę takiego słowa użyć, prawda, w grupowaniu klientów na rynku. Myślę, że nie są to tylko i wyłącznie doświadczenia z Helpli, aczkolwiek tak, no jeśli mówimy o segmentacji rynku, to segmentacji rynku, nawet powiedziałbym, nie chodzi o samą segmentację rynku, tylko bardziej o segmentację kanałów dystrybucji i kanałów sprzedaży. Bo jakby rynek możemy sobie segmentować choćby na jakieś rynki makroskopowe czy mikroskopowe, o tym sobie powiemy później, że taki podział można tworzyć i gdzieś umiejscowiać produkt na rynku względem takich kategorii. Aczkolwiek jeśli mówimy o podziale kanałów dystrybucji czy kanałów sprzedaży, to na pewno wyróżniłbym takie, powiedziałbym, podstawowe kanały, jak choćby B2B. Jeśli mówimy o sprzedaży B2B, to mówimy o dotarciu do klienta biznesowego, czy na przykład kanał B2C, to jest stricte dotarcie do klienta indywidualnego, z angielskiego business to customer, a nawiązując do B2B, z angielskiego business to business. Innym kanałem, który jeszcze jest ważny i myślę, że wśród wielu startupów ma swój realny impact, ma duże oddziaływanie na także gdzieś tworzenie tych modeli biznesowych, to jest model B2G, business to government, i to nie chodzi tylko i wyłącznie o dotarcie do jakichś jednostek stricte ministerialnych, aczkolwiek choćby na przykład dotarcie do jakichś gmin, miast, czy choćby, nie wiem, starostw powiatowych. Inne kanały dystrybucji to na przykład B2B2C, B2C2C, czy na przykład C2C, aczkolwiek to już każdy model biznesowy może powstawać, powiedziałbym, dowolnie. No i to już tylko i wyłącznie zależy od zmyślności czy kreatywności przedsiębiorcy, gdzie umiejscowi tą wartość i gdzie umiejscowi tą monetyzację, tak aby dotrzeć do klienta idealnego. Pewnie te trzy grupy chyba będą najważniejsze, nie? Tak sobie teraz myślę i patrzę na moje doświadczenie we współpracy ze startupami. Tutaj Szymon pewnie coś doda, bo widzę, że już gotowy. Tak, już gotowy. Znaczy, myślę, że te pierwsze trzy grupy można uznać jako takie podstawowe, z których po prostu reszta jest tworzona z różnych tak naprawdę kombinacji tych grup. Tak, Piotrek powiedział, na przykład B2B, B2C. No to jest de facto kombinacja B2B i B2C. No, dla przykładu mogę powiedzieć, że na przykład Helpli działa na polu B2B, B2C. Operujemy na bazie takiej, że naszymi klientami są specjaliści medyczni oraz placówki, czyli stricte klient biznesowy, który posiada własną działalność gospodarczą. Natomiast kolejnym ogniwem potrzebnym do przeprowadzenia konsultacji, również od transakcji, które my zrobimy, jest również pacjent, który zapłaci temu specjaliście, a specjalista nam. Czyli tak naprawdę właśnie mamy model B2B, B2C. No tych właśnie kombinacji może być wiele, składają się z tych trzech głównych czynników. Natomiast gdy już sobie zdefiniujemy, jaki mamy segment klienta, no to wtedy należy przejść do kolejnego punktu, bardzo ważnego w definiowaniu rynku, czyli profilowanie danego klienta. Oczywiście profilowanie klienta będzie się różniło w zależności, czy jest to klient B2B, B2C czy B2G. Na przykład w wypadku klientów B2C mamy dość ważnym czynnikiem, będą czynniki demograficzne, a w wypadku klienta biznesowego, no to jest na przykład wielkość firmy, czy to jest małe, średnie czy mikroprzedsiębiorstwo. No w pełni się zgadzam. Ja wcześniej już też, kończąc swoją wypowiedź, użyłem tego stwierdzenia czy słowa persona klienta idealnego, czy też klient idealny. No jeśli chodzi o właśnie definiowanie, profilowanie klienta, to myślę, że takie dwa pojęcia, którymi musimy się posłużyć, to jest właśnie buyer persona i w tworzeniu gdzieś swoich modeli sprzedaży ta buyer persona musi mieć miejsce. No i właśnie model klienta idealnego, czyli bardziej powiedziałbym taka grupa na górze lejka sprzedażowego,
która powinna jakby generować na nich najwięcej leadów do późniejszego przechodzenia coraz niżej i zamykania sprzedaży. Jeśli chodzi o profilowanie klienta, to w pełni się zgadzam z tym, co powiedział Szymon. Musimy określić, kto od nas kupi dany produkt, musimy określić jego cechy demograficzne, cechy behawioralne, zarówno żeby bardziej customizować, bardziej dopasowywać ten produkt do rynku, ale też żeby maksymalizować nasze działania marketingowe i sprzedażowe, bo choćby poprzez reklamy w mediach społecznościowych, no to wiedząc o kliencie jak najwięcej, możemy po prostu zmaksymalizować ilość tych klientów, którzy potencjalnie zarówno dowiedzą się o naszym produkcie czy też usłudze, a później finalnie go kupią. Dlaczego w ogóle mówimy o tym, żeby zdefiniować sobie te grupy na rynku? Mam na myśli B2B, B2C, B2G, po to, żeby być świadomym, do jakiej grupy odbiorców będziemy próbowali nasz produkt przygotować i naszą ofertę skierować, ponieważ każda z tych grup troszkę się innymi zasadami rządzi, prawda? To w zależności od tego oczywiście, czy dostarczamy rozwiązanie software'owe, czy hardware'owe. No przy hardware'owym chociażby będzie kwestia logistyki tych produktów. No każda ta grupa ma swoje specyficzne potrzeby. Pewne rzeczy pewnie można znaleźć w źródłach wtórnych, historycznych, które i można sobie to gdzieś tam znaleźć w bazach danych, nazwijmy to szeroko rozumianych. Natomiast pewne rzeczy będzie trzeba też pewnie przebadać przy konkretnej, już potem takiej dodefiniowanej tej grupie. Natomiast niemniej jednak trzy te główne segmenty, to nazwijmy, one się charakteryzują pewnymi swoimi szczególnymi cechami, co pozwala potem łatwiej tak naprawdę ten produkt cały nasz kształtować. No i pozwala to później łatwiej projektować to, na czym nam zależy w startupach, czyli skalowanie tego na rynki międzynarodowe, na rynki globalne. To jeżeli wiemy, że mamy produkt na rynku B2B, czy dla klienta ostatecznego, to znowu pewne rzeczy będą podobne na tych rynkach międzynarodowych, na tych rynkach globalnych. No i teraz trzeba by się może przyjrzeć temu skalowaniu, tak? Jakby myślenie o tym skalowaniu na rynki globalne. Tu być może to będzie ta perspektywa już nie startupu, który dopiero powstaje, ale może jednak źle mówię, tak? Bo wydaje mi się, że myślenie o tym, jak być globalnym, powinno być chyba od początku. Mówią o tym bardzo często startupowcy z Estonii, tak? Mały kraj. Znaczy, to zależy. Bądź od razu w swoim myśleniu, układając produkt, układaj go tak, żeby startować tu, ale myśleć o tym, jak to zrobić, żeby mieć ten produkt już taki trochę gotowy do tego, żeby wskoczyć dalej, tak? To zależy, myślę. To zależy przede wszystkim od tego, jaki mamy startup i wszystko powinno być tak naprawdę szyte na miarę i to powinno być podejście indywidualne. Możemy mieć startupy bardzo proste, softwareowe, które idealnie się będą skalowały od początku globalnie, na przykład to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie aplikacja i nic więcej nie trzeba. Możemy mieć na przykład produkty, które są połączeniem aplikacji, połączeniem hardware'u, bo stricte samym hardware'em, biorą właśnie te kwestie logistyczne. Tutaj mam dwa przykłady, które mogą świetnie to zobrazować. Polski startup Plenty, który musiał zacząć tak naprawdę od skalowania lokalnego warszawskiego. Jest to aplikacja, która służy do wypożyczania sobie sprzętu, elektroniki czy różnego rodzaju innych rzeczy na kilka dni właśnie z tej aplikacji. Więc tutaj dochodzi kwestia tego dowozu i ta logistyka oraz zwrotu. Jakby zaczęli od początku globalnie, bardzo kosztowne musiały być to inwestycje, jeżeli zaczęcie lokalnie stricte od Warszawy. Kolejnym genialnym przykładem tego, że można na początku lepiej pomyśleć lokalnie niż globalnie, jest Impost, który też na początku bardzo mocno stawiał na skalowanie, co prawie go zabiło, a tak naprawdę gdy postawił na rozwój w Polsce, doprowadził do silnej pozycji w Polsce, teraz tak naprawdę wiemy, jakie gigantyczne inwestycje robią chociażby za granicą. Więc myślę, że oczywiście trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy myślenie właśnie globalne i też przede wszystkim ocenić na startup, jak on wygląda, bo jeżeli to jest stricte na przykład software, no to wtedy możemy faktycznie już pójść globalnie, bo może być to tylko i wyłącznie wymaganie na przykład przetłumaczenia, zrobienie kilku wersji językowej oraz przedstawicielstwo w niektórych krajach, bo warto też pamiętać, że są kraje jak Stany Zjednoczone czy Niemcy, gdzie bez tak naprawdę obecności naszej tam fizycznej bądź jakiegoś naszego przedstawiciela niewiele biznesu uda nam się tam zrobić. No i tutaj tak naprawdę wychodzi ten element tego myślenia globalnego, że w zasadzie warto od początku mieć to gdzieś z tyłu głowy i myśleć o tym, jak mieć pewne cechy, mieć tą świadomość, że dosyć łatwo będzie nam przeskakiwać na inne rynki z naszym produktem, jeżeli pewne cechy będziemy mieli tak przygotowane, że da się to zrobić, no ale z uwzględnieniem jakichś takich szczególnych uwarunkowań geograficznych, prawda, związanych na przykład z logistyką, tak, czy z lokalnymi rozwiązaniami prawnymi, no bo o ile zakładam, że w Unii Europejskiej jest to w miarę łatwe, żeby przeskakiwać na inne rynki, oczywiście mając świadomość, że jak wchodzi się do dachu, czyli na przykład do Niemiec czy do Austrii, tam warto mieć na przykład swoją firmę założoną, jak w Stanach Zjednoczonych. Nie? To tak w miarę takiego podsumowania tego punktu dotyczącego
myślenia o rynkach międzynarodowych, o skalowaniu. Jeszcze chciałbym podkreślić właśnie jedno stwierdzenie, które powiedziałeś, czyli z tyłu głowy. Ja w pełni się z tym zgadzam, że jakby z tyłu głowy ta świadomość skalowania globalnego powinna być, aczkolwiek na samym gdzieś początku naszej drogi startupowej nie wychodziłbym zbyt daleko. Skupiłbym się na tym, co jest tutaj, co jest teraz, na obecnym rozwoju, na jakby pozyskiwaniu klientów na rynku, jeśli w ogóle na tym rynku jesteśmy. No, operacyjnie na pewno, nie? Jeśli operacyjnie jesteśmy, jeśli wdrożyliśmy nasz produkt i możemy gdzieś skalować sprzedaż, to na pewno jakby to, co mamy teraz, będzie w przyszłości rzutowało się właśnie na to skalowanie globalne, bo jakby nie patrzeć, żeby się skalować globalnie, musimy albo pozyskać inwestycje, albo reinwestować własne środki. No. Innych możliwości nie ma, oczywiście gdzieś tam granty i tak dalej, to także są potencjalne ścieżki wyjścia poza granice kraju, aczkolwiek nadal będzie wiązało się to z jakimkolwiek kapitałem. Bez kapitału nie wyjdziemy poza nasz kraj, poza granice naszego kraju, a co może przynieść nam kapitał? No, efektywne działanie w czasie rzeczywistym. Więc z tyłu głowy jak najbardziej, aczkolwiek nie wysuwałbym od razu takich, powiedziałbym, długofalowych czy długoterminowych misji i gdzieś tam wizji rozwoju przedsiębiorstwa, bo tworząc takie plany, takie bardzo odległe plany, możemy po prostu zatracić się w rzeczywistości, więc maksymalnie działajmy skutecznie teraz. Możemy oczywiście gdzieś kreować sobie wizję rozwoju, czy to pierwszy, drugi, trzeci etap produktu, ewentualnie produktu plus wejście na nowe rynki. No aczkolwiek to, co powinno być najważniejsze, przynajmniej moim zdaniem, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, no to jest właśnie czas rzeczywisty, czas bieżący, no i rozwój tu i teraz. Mówiliśmy przed chwileczką o takiej kotwicy w postaci myślenia strategicznego, o tym, że chcemy być globalnym projektem i że dobrze to mieć gdzieś z tyłu głowy od początku naszej działalności i myśleć o tym, jak to zrobić później dalej. Myślę, że to będzie szczególnie też ważne pod kątem przekonywania partnerów, bo to, jak wspomniałeś, najczęściej skalowanie globalne, skalowanie międzynarodowe wiąże się z pozyskiwaniem inwestorów, partnerów. Więc warto mieć to gdzieś rozpisane, aczkolwiek no, trudno się nie zgodzić z faktem, że żeby iść skalować produkt międzynarodowo, to oprócz tego, że chcemy to robić i wiemy, że chcemy to robić i będziemy mieli informację o tym, że nasz produkt ma szansę na to, żeby być takim produktem, bo jest na tyle z Unii taki tak zbudowany, unikatowy, można powiedzieć, tylko bardziej mi chodziło o takie określenie, że on będzie odpowiadał na potrzeby na różne rynkach geograficznych pod tej podobnej grupy odbiorców, który jest skierowany. No to wiadomo, ta robota tu i teraz, w tej części, w której jest, jeżeli startujemy, no to na tym pierwszym testowym rynku, jeżeli jesteśmy trochę dalej, no to na tych rynkach, na które się zdecydowaliśmy wejść, no bo też trzeba będzie obronić przed partnerami, inwestorami, etc., przed rynkiem, tak? Więc jakby nie patrzeć, za każdego etapu budowy rynku potrzebujemy tak naprawdę wiedzy o tym rynku, no i pojawia się naturalnie takie sformułowanie jak badanie rynku, nie? I teraz jak to robić? No, czasy różnie z tym radzić. Dzisiaj mamy oczywiście, jaka pierwsza myśl, jaka przychodzi, to internet, no ale co jeszcze? Co wy wykorzystywaliście, co wykorzystujecie, jak planujecie rozwój Helfi na przykład? Pierwszą rzeczą, którą warto przydarzyć, to są stricte raporty. Raporty, które tworzą po pierwsze firmy zajmujące się stricte raportowaniem rynku, benchmarkingiem. No aczkolwiek też choćby duże globalne korporacje, czy też mniejsze krajowe firmy po prostu takie raporty tworzą w konkretnych branżach i udostępniają często w internecie albo płatnie, albo bezpłatnie. Więc takie dane można też wykorzystać podczas tworzenia własnej analizy rynku. No a drugą kwestią, którą my wyróżniamy, to są stricte właśnie narzędzia do badania rynku. Takie narzędzia, które ja wykorzystuję na bieżąco, które są bardzo przydatne i skuteczne, no to choćby narzędzia stricte do wizualizowania rynku pod względem ruchu na stronach internetowych, pod względem analizy fraz kluczowych, jak na przykład Answer the Public, jak na przykład SimilarWeb, gdzie możemy zobaczyć, jak stricte wygląda dana kategoria, dana branża pod względem ilości użytkowników na poszczególnych stronach internetowych. No wiadomo, że dotyczy to tylko internetu, ale w obecnym świecie w pełni zdigitalizowanym, no jednak tam, gdzie są ludzie online, tam zapewne będą też ludzie offline. Druga kwestia, no to jest analiza, bardziej powiedziałbym, pod względem takim odrobinę SEO, pod takim odrobinę wejścia głębiej w stronę internetową pod względem tego, jak się właśnie układają te frazy kluczowe. Tu narzędzia bym polecił takie jak Semrush, takie jak Zenuto. Pod względem analizy trendów, na pewno Google Trends, na pewno Facebook Audience Insights, Facebook Ads Library, gdzie też możemy zobaczyć, ile reklamodawców z danej branży, z danego rynku się reklamuje, w jaki sposób się reklamuje. To może nam dużo dać w kontekście naszej potencjalnej później reklamy czy naszego umiejscowienia w internecie.
Tak, myślę, że badania do badania rynku też świetne są również kwestie internetowe, no to portale społecznościowe. I tutaj w zależności od tego, jaki mamy rodzaj klienta, czy to jest klient B2B, czy to jest klient B2C, to wybrałbym inny portal. Jeżeli chodzi o badanie klienta biznesowego, spróbowałbym bardziej na LinkedInie i stricte pisanie do przedsiębiorców z danej branży z prośbą o rozmowę, z prośbą o feedback. Najprawdopodobniej się zgodzą, że jest to ewidentnie bardziej skuteczne niż stricte pisanie o sprzedaży czy o kupieniu czegoś od nas. Bardzo często też taki właśnie osoba badana może się stać naszym klientem, jeżeli odpowiednio spodoba się nam nasz pomysł tej osobie. Jeżeli chodzi natomiast o klienta B2C, no to tutaj wybrałbym zdecydowanie Facebooka oraz wejście na grupy tematyczne osób, które są zainteresowane danym segmentem rynku, danymi produktami, w których my chcemy zaistnieć, no i stworzenie na przykład ankiety prostej za pomocą narzędzi googlowskich, wrzucenie tego na grupę albo wrzucenie prostego posta i przepytanie takich osób, zebranie właśnie odpowiedniej grupy takich osób, czy to właśnie na ankietach, czy to właśnie poprzez takie wywiady. Przecież znowu zaznaczam, skuteczniejszą, lepszą opcją jest przeprowadzenie wywiadu w wypadku klienta biznesowego, a w wypadku klienta indywidualnego, no to lepiej przeprowadzić ankietę. Chodzi tutaj stricte o czas i o ilość czasu, która jest poświęcona na jedną taką osobę. Bo w wypadku klienta B2C raczej trzeba przebadać większą grupę badaną niż w wypadku klienta biznesowego. Myślę, że też kwestią, którą warto przytoczyć, będzie narzędzie, o którym mówiliśmy w pierwszym odcinku naszego podcastu, gdy mówiliśmy o badaniu potrzeb. Wtedy właśnie przytoczyłem takie narzędzie, taką metodykę jak kampania ASK. Jeśli chodzi o badania rynku, to kampania ASK także będzie świetna. Powiedziałbym, że odrobinę będzie ona odpowiednikiem tego weryfikowania, choćby na grupach społecznościowych, na Facebooku czy na LinkedIn. Nie tylko kampania ASK ma jakby tak ułożone swoją mechanikę działania, swoją specyfikę działania, żeby kierować poprzez głównie reklamy płatne właśnie te pytania, te formularze czy kwestionariusze o feedbacki klientów właśnie do potencjalnej grupy docelowej. No i też dzięki kampanii ASK później, jeśli po pierwsze dowiemy się informacji o rynku, dowiemy się czegoś o zapotrzebowaniu klientów, potencjalnie na przykład jak możemy nasz produkt jeszcze bardziej do nich skustomizować, no to zazwyczaj wiąże się to też tak z pozostawieniem maila przez klienta, no i mamy jakby potencjalnie zainteresowany naszym produktem lead, albo jeśli jesteśmy na rynku, to już możemy zacząć aktywne działania sprzedażowe, no jeśli nie jesteśmy na rynku, to możemy pozyskać early adoptersa po wejściu już na ten rynek. To rozumiem, że tutaj jest kampania ASK, to jest kampania, którą możemy przeprowadzić na Facebooku, czyli praktycznie może to każdy sobie zrealizować własnymi siłami, bądź też każdy może zlecić na każdym etapie budowy projektu biznesowego komuś, kto się na tym lepiej zna od nas, nie? Bo to też jest takie pytanie, które zawsze sobie zadajemy, robić samemu czy zlecać. No pewnie jak zaczynasz robić swój startup, to ograniczasz koszty i chcesz jak najwięcej zrobić własnymi siłami i zobaczyć, czy to ma sens dalej inwestować czas, pieniądze swoje bądź pierwszych founderów, na przykład rodziców, znajomych, wujków i cioć, nie? Więc jakby tutaj można tutaj wiele rzeczy zrobić samemu, ale też z drugiej strony, kiedy startup się już rozwija, to też nie należy się bać tego, żeby zlecać to partnerom, którzy zrobią to za ciebie być może i szybciej i lepiej, aczkolwiek zrobią to oczywiście odpłatnie. Pytanie, czy jeszcze coś warto dodać do tego modelu, czy samemu, czy na zlecenie? Tak, ja bym tutaj jeszcze dodał jedną rzecz. Jeżeli jesteśmy na samym początku drogi, jest jeszcze taka możliwość, żeby zlecić to komuś, kto się faktycznie w tym, że tak powiem, specjalizuje, nieodpłatnie. Jest bardzo dużo programów mentorskich, akceleracyjnych, w których właśnie możemy liczyć chociażby właśnie na benefity w postaci takich usług, które pomogą nam przeprowadzić badanie rynku. Jednym z dobrych przykładów mogą być tutaj organizowane przez PARP platformy startowe. Zdecydowanie polecamy Unicode Hub, z którym mieliśmy okazję współpracować. Natomiast właśnie skorzystanie z takich usług, czy to jednostek samorządowych, czy rządowych, które właśnie wspierają firmy na początku drogi, jest bardzo efektywne, bo właśnie możemy uzyskać takie profesjonalne usługi, chociażby badania rynku na samym początku drogi. Nie będziemy musieli robić tego samemu, jeżeli nie trzymamy się w tym mocniej. Nie będziemy musieli również inwestować do środków, no trzeba tylko tak naprawdę mieć odpowiednio dobry projekt, żeby tam się dostać. Czyli ja uważam, że jeśli chodzi o właśnie, powiedziałbym, podział pomiędzy odpłatnym weryfikowaniem rynku czy przeprowadzeniem tego na własną rękę, no to ja zazwyczaj, powiedziałbym, polecam takie działania robić samemu. No, na samym początku drogi ten kapitał jest bardzo ograniczony, tak jak powiedziałeś, przyjaciele, rodzina, tak zwane 3F, friends, fools and family, no to bootstrapując tych pieniążków mamy mało. Możemy je przeznaczyć choćby na już działania sprzedażowe, na development, na pewno tych na budowę samego produktu, takie, nie? Na development właśnie, co ja mówię stricte o software'ze. Tych aktywności, które powiedziałbym bardziej angażują nasze zasoby finansowe, jest bardzo dużo. No i myślę, że priorytetyzując, ta analiza rynku no, powinna być gdzieś stosunkowo wysoko,
lecz myślę, że to jest na tyle taka, może nie trywialna, ale prosta aktywność, może wymagająca czasu, lecz nie trudna, że ja polecam robić ją samemu. Jasne, to jest fajna propozycja, szczególnie, że w tym momencie po prostu będzie wymagała mniejszych nakładów finansowych. No a chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, że jak się swój startup rozwija, to będzie to wymagało zaangażowania personalnego. Nie da się tego zlecić, tego procesu. A nie na początku, na startup, nie? Żeby robić właśnie takie analizy. Być może. Może ktoś rzeczywiście tutaj znajdzie jakiś swój model. No ale po co to robimy, nie? Robimy to po to, żeby określić pewną wartość rynku, no bo jak już wiemy tak naprawdę co i dla kogo chcemy sprzedawać, to po co my ten rynek badamy? Ten rynek badamy po to, żeby zobaczyć, czy to, co wymyśliliśmy i osoby, i tę grupę osób, czasem są osoby, czasem są podmioty, ale te grupy odbiorców, które sobie wymyśliliśmy i posegmentowaliśmy i tak dalej, ile oni są warci jako potencjalni klienci, no mówiąc tak bardzo kolokwialnie, ale też bardzo wprost, bo startup to firma, a firma to przychody, minus koszty powinien być zysk, mówiąc tak najbardziej brutalnie, tak? I no bardzo prosto. Oczywiście startup też najczęściej będzie wymagał konieczności inwestycji zewnętrznej i tutaj też wartość rynku i tak naprawdę czy rynek to jest rynek, którego wartość rośnie, czy rynek, którego wartość spada, no będzie kluczowa dla inwestora, który jednak będzie najprawdopodobniej musiał nas zainwestować, czy to na stworzenie produktu, jeżeli jest to drogie, czy już na samo skalowanie, bo naprawdę bardzo rzadko zdarzają się startupy, które są w stanie skalować się z własnych środków, a bardzo często nawet jeżeli się zdarzą, to inwestycja jest konieczna, ponieważ konkurencja nie śpi, konkurencja inwestorów szuka. Bardzo często, mimo że możemy być w stanie skalować się samemu, mieć bardzo dobry produkt, to się nie uda właśnie, bo konkurencja ma tego inwestora. Określenie wartości rynku i później również wartości firmy jest niezbędne, żeby tego inwestora pozyskać i go o to przekonać. Jeżeli chodzi o określenie samej wartości rynku, to myślę, że najlepszym sposobem jest właśnie sięgnięcie po to, co mówił wcześniej Piotr, czyli raporty. Mogą to być raporty właśnie jakichś korporacji, firm specjalizujących się właśnie w researchu i badaniu rynku, ale i też na przykład jednostek rządowych, które bardzo często w współpracy z takimi firmami wykonują takie raporty. No i na podstawie tych raportów właśnie mamy już przygotowaną wartość tego rynku. Czyli jeśli chodzi o narzędzia, które właśnie pozwolą nam zweryfikować wielkość rynku, na który wchodzimy, no to ja nie wiem, czy można nazwać to narzędziem, myślę, że tak. Jest to narzędzie, które nazywa się po prostu Tam Sam Som. Dzięki temu narzędziu, dzięki tej metodyce możemy określić, na jaki potencjalnie duży rynek możemy wejść w czasie, a także zweryfikować, jak duży jest ten rynek docelowy. Tam Total Available Market to jest po prostu całościowy rynek. Na przykład w przypadku telemedycyny, który będzie tutaj dla mnie, powiedziałbym, takim case'em, który będę przytaczał, dzieląc rynki Tam Sam Som, no to jest cały globalny rynek telemedycyny. Później mamy SAM, czyli Serviceable Available Market, czyli rynek docelowy, na który będziemy wchodzić, aczkolwiek też holistyczny. I w przypadku rynku telemedycyny, i w przypadku startupu Healthy, rynkiem SAM jest, dajmy na to, polski, austriacki i niemiecki rynek telemedycyny. No i mamy SAM DO, czyli SOM, czyli Serviceable Obtainable Market, czyli rynek, na który potencjalnie będziemy, na który wejdziemy i zjemy czy pochłoniemy w określonym czasie konkretną wielkość tego rynku. Często to wynika z estymacji, które są bardziej lub mniej trafne. No i na przykład w przypadku tego rynku telemedycyny, który już tak przytaczam, będzie to choćby 3% wartości rynku polskiego i dajmy na to 0,4% czy punktu procentowego rynku niemieckiego. No i takie narzędzie pozwoli nam szybko i efektywnie określić, jak duże są te rynki, na które chcemy wyjść, bo często spotykamy się z takimi podejściami startupowców, że weryfikują rynek, mówią, o super, mój rynek na przykład jest warty 40 miliardów, działa. No fajnie, że jest warty 40 miliardów, ale tak faktycznie dla mnie nie znaczy to kompletnie nic. I jakby estymacje późniejsze czy Excele, no wyglądają świetnie. Inwestorzy mogą to lubić, zaraz o tym powiesz zapewne coś, Janusz. No aczkolwiek dla startupu powinno być, wrócę, najważniejsze to, co jest tu i teraz. No jeśli cały czas będę starał się walidować wielkości rynku, no to nigdy nie wejdę na niego i nigdy nie osiągnę jakiejś dużej wyceny na tym rynku. Więc myślę, że to jest taki ciekawy temat do zastanowienia się. No tak, to się muszę dorzucić tutaj mały komentarz związany z współpracą z inwestorami. No inwestorzy lubią rzeczywiście liczby, ale też lubią te liczby urealnione. I teraz jeżeli mówimy o wartości rynku, to myślę, że nawet na takim przykładzie startupu jak wasz, no to powiedzenie o wartości rynku globalnego telemedycyny to jest zupełnie za mało szczegółów, żeby mówić o tym, czy warto w wasz startup inwestować, prawda? Oprócz tego, że
że się będzie patrzało zawsze na wszystkie elementy, o których dziś mówimy dzisiaj, czy mówiliśmy, czy będziemy mówić podczas naszych podcastów, to oczywiście, jeżeli mówimy o określaniu wartości rynku, to trzeba to uszczegółowić, prawda, wręcz do zejścia do takiego poziomu, gdzie będziemy porównywać się z konkurencją konkretnego rozwiązania, żeby zobaczyć, ile kosztuje rynek w ramach telemedycyny, kosztuje ten jeden rynek, który wy będziecie konkurować, ten segment rynku, który wy chcecie konkurować, ile jest tam podmiotów, ile ten rynek dzisiaj generuje wartości, jakie są też prognozy rozwojowe. Oczywiście wiemy wszyscy, że generalnie telemedycyna, jak się już o tej telemedycynie tutaj zaczęliśmy rozmawiać, telemedycyna jest przyszłościowa i się będzie rozwijać, tak? No ale teraz zobaczycie o konkretny segment, prawda? I trochę inaczej będzie się telemedycyna pewnie w psychologii czy psychiatrii rozwijać, a trochę inaczej, nie wiem, w chirurgii. Teraz to rzucam jako takie dwa zupełnie skrajne być może przypadki, a być może w chirurgii to w ogóle telemedycyny nie będzie, nie ma, etc. Ale tutaj myślę, że trzeba się uwrażliwić na to, że nie wystarczy tak naprawdę rozmawiać z inwestorami, czy w ogóle myśleć o rozwoju z partnerami biznesowymi, mówić na grubych liczbach, trzeba schodzić, trzeba uszczegóławiać, bo trzeba dochodzić do tego, to co ty powiedziałeś, Piotrek, do tego tu i teraz, tak, do tej operacyjności, która ma wygenerować przychód, a przychód się generuje z konkretnego klienta w postaci osoby albo konkretnego klienta w postaci podmiotu, w którym zdecyduje konkretna osoba o tym, że chce kupić waszą usługę, wasz produkt. No i myślę, że tak trzeba na to patrzeć. I tu bym postawił kropkę z mojej strony, jeśli chodzi o ten krótki komentarz. Ja bym tu postawił właśnie znak zapytania do ciebie i myślę, że najlepiej byś na to pytanie odpowiedział. Myślę, że to jest takie pytanie, które będą sobie zadawać te osoby, które nas oglądają, dopiero chcą wejść na rynek startupowy, myślą o jakimś własnym startupie albo dopiero zaczynają. Bardzo często oczywiście najlepszą opcją jest wycenić swój startup, wycenić potencjalne przychody oraz potencjalne wzrosty na podstawie danych ze sprzedaży, które już mamy z kilku miesięcy. Ale tu mówimy o startupie, który już na rynek wszedł, który już się powoli skaluje. Natomiast co w wypadku startupu, który dopiero tworzy swój produkt, dopiero na ten rynek wejdzie, a jednak potrzebuje tych pewnych estymacji właśnie chociażby do rozmowy z inwestorem, czy do rozmowy z jakimś akceleratorem. No to takie pytanie, które nam się nasuwało zawsze z Piotrkiem, jak zaczynaliśmy. Myślę, że najpierw właśnie jak ty na nie odpowiesz. Czy lepiej troszeczkę zawyżyć wartość tych przychodów i wartość tej pozycji na rynku, którą zajmiemy, czy zaniżyć? Myślę, że nie ma jednej odpowiedzi, ale i to jakby trochę jest zawsze, że tak powiem, suma albo wypadkowa sumy wszystkich informacji, które się o startupie sprzedaje i mówiąc oczywiście w cudzysłowie sprzedaje przed inwestorami, jeżeli o tej grupie odbiorców startupu będziemy mówili w postaci jakiejś prezentacji. Niemniej jednak myślę, że każdy inwestor to jest trochę taki chodzący kalkulator, który liczy, nie? Patrzy po pierwsze, ocenia, czy wy macie świadomość tego, w jakim rynku startujecie, czy macie świadomość tego tortu, który jest do podziału w ramach segmentu, w którym chcecie walczyć, czy macie świadomość swojej konkurencji. Ta konkurencja się tu dzisiaj przewija drugi raz, my o tej konkurencji trochę więcej będziemy chcieli rozmawiać w następnym odcinku naszego podcastu. Natomiast to jest jakby bardzo ważne i myślę, że najważniejsze po tej świadomości, żeby w miarę możliwości spróbować sprzedać ten produkt przynajmniej kilku użytkownikom, kilku klientom, dlatego że wykonana sprzedaż pokazuje tak dopiero tak naprawdę zarówno inwestorom, ale myślę przede wszystkim founderom, co w tym produkcie jeszcze jest nie tak, nie? No bo jak parę razy się odbijemy od miejsca, od klienta, który nam powie, a to jest niedobre, a to jest niefajne, albo coś kupi, a będzie mówił, no dobra, ale to mi nie działa i tak dalej, tu są jakieś bugi, tu są problemy i tak, no to wtedy tak naprawdę zaczyna się to dopasowywanie rynku. I dla mnie, z mojego punktu widzenia, prawdziwe skalowanie produktu tak naprawdę zaczyna się w momencie, kiedy mamy już przetestowany produkt na rynku i myślę, że tutaj trochę bliżej jest mi do stanowisk wielu funduszy venture kapitalowych, które szukają na przykład projektów do inwestycji seedowych. Inwestycja seedowa to jest właśnie taki przetestowany już na rynku produkt, który pokazuje, że warto w niego włożyć pieniądze, bo ma pierwszych użytkowników. Nie? Oczywiście te poziomy sobie fundusze na różnych wartościach ustawiają. Są tego odpowiednie przeliczniki. Pewnie kiedyś też poświęcimy odcinek naszego podcastu odnośnie wyceniania przez fundusze wartości potencjalnych inwestycji. Natomiast to, co jest najważniejsze z mojego punktu widzenia, o czym trzeba pamiętać, jak projektujemy startup, idziemy na przykład do jakiegoś do aniołów biznesu, czy do funduszu takiego, który inwestuje na wczesnym etapie, jeszcze przed tak zwaną taką, czy pierwszą serią VC,
to warto mieć, pokazywać, że macie bardzo dużą świadomość, tak? A później wcale nie oznacza, że tej świadomości nie należy mieć, bo trzeba wiedzieć, z czym się mierzymy. No ale najlepiej jest pokazać tak naprawdę, że ktoś to chciał kupić i chciał za to zapłacić, nie? Bo to pokazuje, że to, co wymyśliliśmy, no to ma wartość w postaci tego, że ktoś powiedział, no dobra, warto dać za to pieniądze, tak, żeby z tego skorzystać. Czyli podsumowując, najlepiej nie przesadzać ani w jedną, ani w drugą stronę, bo wyjdziemy na osoby, które na rynku się nie znają. No to stworzyć kilka wersji. Pozytywną, neutralną i negatywną. Tak, ale myślę, że w każdej z tych wersji nie powinniśmy właśnie przesadzać, bo wyjdziemy na osoby, które na tym rynku się nie znają, a w początkowym właśnie, gdy jeszcze tych przychodów nie ma, to myślę, najważniejszą kwestią nie będą te liczby, które jednak i tak nie są zawsze i zazwyczaj nigdy nie będą odzwierciedlały rzeczywistości, a to, czy one są faktycznie w jakikolwiek sposób realne, bo inwestor na pewno sprawdzi. Myślę, że to było doskonałe podsumowanie tego odcinka. My dziękujemy za wyświetlenia, dziękujemy także za aktywność pod poprzednimi naszymi treściami. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTubie, zapraszamy do lajkowania. Jesteśmy także na platformach streamingowych, także na mediach społecznościowych. Znajdziecie nas na Facebooku, Instagramie, LinkedInie, także na naszej stronie internetowej. Więc zapraszamy, a my zobaczymy się już za kolejne 2 tygodnie. Dziękujemy. Podcast o startupach.